Szymon Pawłowski, który no już powoli wraca na boisko przynajmniej. Powiedz, co możesz na razie robić na treningach? Co mogę robić? Nie, no praktycznie wszystko, tylko żeby w kontakcie jeszcze uważać, żeby gdzieś ktoś mnie przez przypadek nie trafił i żeby się po prostu nie odnowiło, a tak to staram się robić wszystko, co mogę. Śladów już na twarzy tej kontuzji prawie, że nie widać, a ty jeszcze czujesz coś? Prawie nie widać, ale jeszcze czuję, także gdzieś tam mnie pobolewa, to tu, to tam, ale ogólnie jest dobrze, już jest praktycznie 3 tygodnie po operacji, także wygląda to nieźle, zobaczymy, co lekarz powie. Mam konsultację chyba 13 kwietnia, także wtedy będziemy więcej wiedzieć. A znasz jakieś w ogóle wstępne rokowania, kiedy ewentualnie będziesz mógł wrócić, czy to jeszcze w tym sezonie, jak to wygląda? Ja bym chciał w tym, ale co będzie, no trzeba zobaczyć, tak jak mówię, 13 kwietnia mam konsultację u chirurga szczękowego i zobaczymy, co powie, czy to się zrasta, czy nie zrasta. Jeżeli idzie to w dobrym kierunku, to będę chciał jeszcze zagrać w tym sezonie. A rozważasz na przykład występy z maską? Jest taka opcja brana pod uwagę? Dyskutujemy, bo tak naprawdę pewnie gdzieś tam lekarz się wypowiadał, no, że trzeba było tą maskę na czymś innym oprzeć, bo ja mam złamaną też kość jarzmową, a te maski z tego, co tam mi mówili, to się opierają na tych kościach. Także zobaczymy, jeżeli da się radę, to z maską, ale no wolałbym bez chyba. No właśnie, bo ty masz takie chyba złe doświadczenia z poprzedniego urazu jeszcze w Zagłębiu z maską, że no, nie szło najlepiej. Nie, zagrałem to dosłownie 45 minut z maską i stwierdziliśmy, że i mi przeszkadza i jednak wolę bez chyba.